Rolnicy i sadownicy tu na giełdzie owocowo-warzywnej w Sandomierzu nie mają najlepszych nastrojów. Ten rok jest dla nich wyjątkowo trudny. Problem tkwi w słabych zbiorach i niskich cenach. Z nosienia to nie ma cebuli, nie ma plonu. Co to za cebula? Jeszcze z dymki tam trochę porosło, ale tak z ziarek to słabo jest. Dodatkowo rolnicy narzekają na dużą ilość warzyw i owoców spoza granic kraju. Stanowi to problem przy sprzedaży na krajowym rynku. I cena co trochę to tak wahania. Albo jest góra, albo dołek, albo górka. Bo jak przywiozą stamtąd, to my nie możemy sprzedać, bo nasze stoi. Bo tamto jest ciut tańsze, pójdzie do sklepu wszędzie. Za czym się tamto sprzeda, to my stoimy ze swoim. W tym roku na rynku panują dość duże rozbieżności, jak to w rolnictwie bywa, gdy zysk liczą jedni, inni muszą liczyć straty. Tytuł, że urodziło się więcej, rolnik, sadownik no nie ma korzyści, bo ma dużo więcej pracy, żeby te plony zebrać, natomiast spadek cen powoduje, że tego dochodu jest niewiele. Niektórzy mówią, że lepiej dla rolnika, jak się mniej urodzi, bo wtedy mniej pracy, a ceny wyższej i weźmie tyle samo za tą swoją pracę. Plony to tylko jedno ze zmartwień rolników. Najważniejsza jest dla nich cena za wytwarzane dobra, a na nią narzekają wszyscy. Zdaniem producentów mamy do czynienia ze zmową cenową, której nikt nie jest w stanie skontrolować. Rynek podyktuje, jeśli, podkreślam jeszcze raz, nie będzie jakiejś zmowy, o którą zawsze producenci podejrzewają przetwórców. Jest niedobrze w tym roku, bo może się trochę za dużo obrodziło, ale jest cena tak nieopłacalna, że naprawdę, że pośrednicy zarabiają więcej niż my, co produkcję. Wsadzić sad, parę lat trzeba czekać, zacząć produkować i cena jest naprawdę, że strasznie jest. Różnica między cenami na sandomierskim ogrodniczym rynku hurtowym, a tym, co czeka nas u sprzedawców w mieście, jest zatrważająca. Za kilogram cebuli w hurcie zapłacimy złotówkę, za kilogram ziemniaków od 80 groszy do złotówki, a za ogórki średnio 2 zł za kilogram. Szczególnie źle sytuacja wygląda wśród warzyw okopowych. W tym roku jest ich niewiele, w związku z czym ich cena jest wysoka. Bo te ceny są stosunkowo wyższe. Z tego względu, że jest ta susza, ale przede wszystkim z tego względu, że przez 2 poprzednie lata ceny były bardzo niskie. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku za worek 15-kilogramowy ziemniaków płacono rolnikowi 4 zł, a nawet i były momenty, że mniej jak 4 zł. Ale średnio 4 zł za worek różnych i warzyw, i ziemniaków w ubiegłym roku. Taka była cena. 2 lata temu również te ceny były niskie, dlatego rolnicy odreagowali, no, zmniejszyli uprawy, bo trudno przez kolejne lata dopłacać, bo przy takich cenach nie ma zwrotu poniesionych nakładów. Trudny rok i niepewna sytuacja na rynku owocowo-warzywnym sprawiają, że odbija się to nie tylko na kieszeni rolników, ale też na naszych, gdyż zapłacimy więcej. Szczególnie odczujemy to, kupując warzywa. Już widać, że cena również w granicach 80 groszy do 1 złotego w hurcie, podkreślam cały raz, mówię o cenach hurtowych, cebula jest prawie drugie tyle droższa niż w ubiegłym roku, bo złotówka to jest ta cena taka środkowa, bywa, że troszkę więcej, bywa, że troszkę mniej, a w ubiegłym roku była mniej więcej w tym okresie czasu nieco powyżej 60 groszy. Także że no, w warzywach ceny są znacznie wyższe. Większość rolników w tym roku będzie liczyć straty. Cieszą się sadownicy, zwłaszcza ci hodujący jabłka. Niestety, mimo iż jabłek w sadach jest pod dostatkiem, to i tak zapłacimy za nie sporo, gdyż już w hurcie ich cena oscyluje w granicach 2 zł. W zależności od odmiany, chcąc je kupić od sprzedawcy, zapłacimy o wiele więcej.